Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. Myślę, że ponieważ za nami godzina 13, a umawialiśmy się na 13 i jest komplet tak jak się umawialiśmy, to bardzo serdecznie chciałam wszystkim podziękować w imieniu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a także Rady Nadzorczej za przybycie na dzisiejszą galę. Gala jest niezwykle ważna dla funduszu, ale także dla całego regionu. Szanowni Państwo, myślę, że ten dzień to dzień wyróżnienia dla 15 najfajniejszych, przynajmniej zdaniem funduszu i komisji konkursowej gmin z województwa zachodniopomorskiego. Tak się składa, że dzisiaj spotkamy się z okazji wręczenia nagród. Czy najczęściej Państwo ubiegacie się w funduszu o dotacje, o pożyczki? Nagroda jest formą, którą dość rzadko stosujemy. Najczęściej odbywa to się raz w ciągu 2 lat, kiedy właśnie podsumowujemy konkurs. Wcześniej to się inaczej nazywało, w ramach tej edycji zmieniliśmy nazwę na zachodniopomorskiego lidera ekologii. Chciałem wyrazić wielkie zadowolenie, że możemy dzisiejszą galę przeprowadzić w obecności tak zacnych gości, w obecności parlamentarzystów, w tym pana ministra, wojewody, marszałka, również przedstawicieli różnych instytucji, z którymi na co dzień współpracujemy, którzy również dla nas są bardzo często beneficjentami. Ale dzisiejszy dzień należy do samorządu. Dzisiaj chcieliśmy uhonorować gminy, które w sposób ponadprzeciętny inwestują w ochronę środowiska, w ekologię, gminy, które wzięły na siebie bardzo często ciężar realizacji pewnych inwestycji, które zbliżają nas do standardów, do których dążymy, standardów europejskich. Również jest to bardzo ważne ze względu na zobowiązania akcesyjne, które zostały zadeklarowane przez Polskę. Kilka słów o konkursie, o tej edycji. Konkurs Zachodniopomorski Lider Ekologii rozpoczął się 17 października 2011 roku. Wyznaczyliśmy termin składania wniosków. Pula nagród w konkursie to ponad 1 000 000 zł, dokładnie 1 350 000 zł. Dziękuję za uwagę. Myślę, że przejdziemy w tej chwili już do wyczytania laureatów naszego konkursu. No i właśnie, czas na wręczenie pierwszej nagrody. O wręczenie poproszę wiceministra Stanisława Gawłowskiego. Ta kategoria to przedsięwzięcia w zakresie gospodarki ściekowej. 3 najlepsze gminy otrzymają łącznie kwotę 600 tysięcy złotych. Pana burmistrza Jerzego Hardiego Douglasa zaproszę. Gmina Miasto Szczecinek, 200 tysięcy złotych. Gmina Miasto Szczecinek, 200 tysięcy złotych, Zachodniopomorski Lider Ekologii, gratuluję. Gmina w konkursie zgłosiła przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu Zintegrowana Gospodarka Wodna Ściekowa w Dorzeczu Konserwy. Inwestycja została dofinansowana ze środków spójności w ramach POIŚ, a także w formie pożyczki ze środków funduszu w Szczecinie. W szczególności wykonano modernizację oczyszczalni ścieków dla miasta Szczecinka, kanalizację ściekową wraz z przepompowniami i tłocznią ścieków oraz wymianę węzłów wodociągowych. Dziękuję ja bardzo, ministrze. bardzo dziękuję za to wyróżnienie miasta Szczecinek. Jestem oczywiście dumny z tego. Myślę, że dla wielu mieszkańców województwa zachodniopomorskiego Szczecinek, jak się mówi o ekologii, to się kojarzy z przeróżnymi dyskusjami na temat właśnie złego stanu środowiska. Ja przypominam, że te nagrody nie są za stan środowiska, tylko za to, co się robi, żeby ten stan poprawić. I bardzo się cieszę, że zostaliśmy docenieni. Rzeczywiście gospodarka wodna, gospodarka wodno-ściekowa jest takim naszym oczkiem w głowie. Mam nadzieję, że pan minister, który wręczył mi nagrodę, poprze między innymi nasze starania o to, żeby w Szczecinku powstało ogólnopolskie centrum rewitalizacji jezior, ponieważ akurat mamy tutaj chyba jedno z największych doświadczeń w Polsce w tej dziedzinie. Także załatwiłem przy okazji coś dla siebie. Dziękuję bardzo. Gratulujemy bardzo serdecznie. I czas na kolejną nagrodę, o wręczenie której proszę wojewodę zachodniopomorskiego, pana Marcina Zedrowicza. Za moment poznamy lidera w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Nagroda również wynosi 200 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, w tej kategorii laureatem zostaje gmina, którą dobrze znamy z różnych odważnych i dobrych projektów.
to gmina Karlino. Serdecznie gratuluję. A ja dodam, że w ramach projektu wykonano zbiorczy system odprowadzania i oczyszczania ścieków wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Karlinie, a także 4 zmodernizowane stacje uzdatniania wody, pokrywające w 100% zapotrzebowanie na wodę pitną mieszkańców gminy Karlino oraz częściowo gmin ościennych. Gmina w konkursie zgłosiła przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsenty. Chciałem powiedzieć tak, że ta gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsenty została rozwiązana kompleksowo. Ja zwracałem uwagę i zwracam ciągle, że dzięki temu projektowi wiele innych samorządów z tego województwa mogło bez konkurowania oczywiście z naszymi samorządami korzystać z pieniążków sporu, RPO i wielu innych źródeł, ponieważ to były pieniądze centralne, ale na pewno nie byłoby to możliwe bez wsparcia wielu instytucji i wielu osób. Może się powtórzę za innymi, ale naprawdę ogromne podziękowania dla pana ministra Gawłowskiego, który nas ciągle wspierał i wspiera, dla pana prezesa Krzanowskiego i tych wszystkich instytucji, służb, wojewody również, które współpracowały z nami przy tym projekcie. Ja bardzo jeszcze raz dziękuję i powiem szczerze, że jesteśmy jedną z tych gmin, które z kilku gmin, które we wszystkich kategoriach złożyły swoje aplikacje. Z niecierpliwością będę czekał na otwieranie kolejnych kopert. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Gratulacje. A w kategorii przedsięwzięcia w zakresie gospodarki ściekowej została do wręczenia jeszcze jedna nagroda. Do wręczenia statuetki oraz czeku na 200 tysięcy złotych dla lidera w kategorii gmin wiejskich. Zapraszam pana Jacka Krzanowskiego, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Poproszę pana wójta Skraburskiego, gmina Rewal. Gmina w konkursie zgłosiła kompleksowo rozwiązaną gospodarkę wodno-ściekową. W aplikacji zgłoszono projekt pod nazwą Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z dofinansowaniem w formie pożyczki ze strony Funduszu w Szczecinie. Wskazano również na projekt Modernizacja przepompowni ścieków w gminie Rewal. To zabrzmiało bardzo specjalistycznie, natomiast ja tak dodam również do tej prezentacji, którą macie państwo za nami, że gmina Rewal była drugą gminą w Polsce, która uzyskała wsparcie z gospodarki wodnej ściekowej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i była pierwszą gminą w tym województwie, która inwestycje zakończyła. Czasami trochę mamy problemy z gminą Rewal, ale dzisiaj nie jest czas, żeby mówić o problemach, ale to się wiąże z ogromnego boomu inwestycyjnego, a jeżeli ktoś mi nie wierzy, to proszę pojechać do Rewala, do Niechorza, do Pogorzelicy. Gołym okiem widać, że tam się po prostu bardzo dużo dzieje, nie tylko w obszarze ochrony środowiska. Serdecznie gratuluję. Serdecznie chciałbym podziękować za to naprawdę wielkie wyróżnienie. 2008 roku, kiedy w Bieliczce jako pierwszy samorządowiec Rzeczypospolitej zostałem wyróżniony promesą na budowę oczyszczalni. To z rąk pana ministra, także myślę, że to jest około, gdzieś tutaj się zakończyło i jest to zwiększenie pewnych działań samorządowych. Bardzo serdecznie dziękuję panu ministrowi. No i bardzo serdecznie dziękuję Jackowi Krzanowskiemu, prezesowi i całemu zespołowi, ponieważ wspólnie tworzyliśmy dokumenty, wspólnie przechodziliśmy jako pierwsza gmina ten program i myślę, że ta nagroda jest także uwieńczeniem tej naszej wspólnej pracy. Jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy bardzo. Gratulacje dla gminy Rewal. A my, proszę państwa, zmieniamy kategorię. Druga kategoria konkursowa to przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami. Pula nieco niższa, ale równie imponująca, 300 tysięcy złotych dla 3 zwycięzców. Każdy z wygranych otrzyma więc po 100 tysięcy złotych. No i poznajmy lidera w kategorii gmin miejskich. Do odczytania koperty z nazwą lidera zapraszam wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego, pana Jana Krawczuka. Zapraszam serdecznie. W imieniu zarządu województwa chciałem serdecznie pogratulować zarządowi funduszu za tak cenną inicjatywę. Inicjatywa jest niezmiernie szlachetna, cenna
nazwa, pod którą dzisiaj tutaj się spotykamy, lider ekologii, również niezmiernie ważna. Pamiętajmy, że my wszyscy, jak tu jesteśmy, jesteśmy czasowymi użytkownikami środowiska. My to środowisko musimy przekazać kolejnym pokoleniu w stanie przynajmniej niepogorszonym. Gmina, miasto Kołobrzeg. Powiem tak, nie tak dawno w telewizji prezydent Gdańska chwalił się czystą wodą w Gdańsku z kranów. A to, że my mamy tą gospodarkę Parsenty, program spójności i dostał i burmistrz Szczecinka, i burmistrz Karlina te nagrody, to ja mogę głośno powiedzieć, że my wodę w Parsencie w Kołobrzegu możemy pić już z Parsenty. Tak, taka jest czysta. A kolejny dzisiejszy lider zasłużył na nagrodę w kategorii gmin miejsko-wiejskich. O wręczenie nagrody poproszę panią senator Annę Sterk. Zapraszam. Jeszcze dodam tylko, że pani senator pełniła niegdyś rolę członka Rady Nadzorczej Funduszu i myślę, że warto o tym wspomnieć również. Chciałabym serdecznie wszystkim państwu przede wszystkim pogratulować. Lider w kategorii gmin miejsko-wiejskich w zakresie gospodarki odpadami z kwotą 100 tysięcy złotych. Jest mi niezmiernie miło wręczyć tą kwotę i kopertę zaraz dostanę gminie Nowogard. Gratuluję. A gmina Nowogard w ramach działań podejmowanych w zakresie gospodarki odpadami wskazała na zwiększenie ilości odpadów zebranych selektywnie oraz towarzyszące temu zbieranie odpadów polegających składowaniu. W aplikacji wskazano, że gmina dysponuje ponad 360 pojemnikami do selektywnej zbiórki i także namawia regularnie mieszkańców poprzez stale prowadzoną akcję informacyjną i promocyjną. Na terenie gminy zlokalizowane są również punkty, w których istnieje możliwość pozostawienia przeterminowanych i niepotrzebnych leków, baterii i akumulatorów. Gmina organizuje również akcje zbiórki elektrośmieci, odpadów wielkogabarytowych oraz opon. Chciałbym serdecznie podziękować w imieniu mieszkańców gminy Nowogard za docenienie tych działań, które samorząd nowogardzki prowadzi. Pani senator, 100 tysięcy złotych to bardzo duża kwota. Nie spodziewaliśmy się takiego wyróżnienia. Dziękujemy. A kolejne 100 tysięcy, o których pani była łaskawa mówić, to my szykujemy wniosek teraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Panie prezesie, polecam się łaskawej pamięci. Szanowni państwo, dzisiaj w Nowogardzie otwieramy kolejną już 14. edycję międzynarodowych filmów ekologicznych pod nazwą Ekofilm i pozwolę pochwalić się taką wygraną. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. I szanowni państwo, kolejny zwyciężony tego konkursu to lider w kategorii gmin wiejskich. Za swoje pomysły w zakresie ochrony środowiska otrzyma nagrodę pieniężną także w wysokości 100 tysięcy złotych. Symboliczny czek, a także pamiątkowy dyplom i statuetkę wręczy przewodnicząca Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pani Anna Książek-Wieder, a pani przewodnicząca jest również zastępcą dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska. Dziękuję państwu, wszystkim państwu, którzy otrzymali nagrodę, bardzo serdecznie gratuluję. Chciałabym państwa również zachęcić tych, którzy oczywiście mają przygotowane projekty do udziału w konkursie, który nasze ministerstwo ogłosiło. Jeszcze są środki dostępne w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, więc korzystając z tej okazji bardzo serdecznie państwa zapraszam do wzięcia udziału w tym konkursie. Jeżeli chodzi o zachodniopomorskiego lidera ekologii w kategorii gmin wiejskich w zakresie gospodarki odpadami, to ta nagroda przypada gminie Stepnica. Gratulujemy. A gmina Stepnica wystartowała w kategoriach gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami i edukacja ekologiczna. Gmina ma sprawnie zorganizowany system gospodarowania odpadami, między innymi w zakresie ich selektywnej zbiórki i składowania. Racjonalnie prowadzona gospodarka odpadami przyczynia się do likwidacji dzikich wysypisk oraz składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Gmina prowadzi także skuteczny i bardzo efektywny program usuwania wyrobów zawierających azbest. Dwa słowa. Nie spodziewałem się w tej kategorii. Może jeszcze coś mnie czeka tutaj.
przy okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi funduszu i wszystkim pracownikom, ponieważ naprawdę miło się współpracuje z tą instytucją. Zawsze są pomocni, a szczególnie w takim projekcie, jak usuwaliśmy azbest. Naprawdę bardzo gratuluję i panu prezesowi takiego zespołu ludzi serdecznie dziękuję. Dziękuję uprzejmie. A szanowni państwo, za nami dwie kategorie i dwie kolejne przed nami. Przechodzimy do nagród za przedsięwzięcia w zakresie ochrony powietrza. Tu także pula 300 tysięcy złotych, a o wręczenie nagrody proszę zastępcę prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pana Jerzego Sarnowskiego. Zapraszam, panie prezesie. Mam przyjemność ogłosić lidera w kategorii w zakresie ochrony powietrza w kategorii gmin miejskich. I tu niespodzianka, jest to gmina Szczecinek. Bardzo proszę pana burmistrza. Kluczowym przedsięwzięciem realizowanym w okresie objętym konkursem był projekt pod nazwą Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego. Zrealizowano prace termomodernizacyjne czterech obiektów w Szczecinku. To m.in. ratusz, szkoły i przedszkola, były Szczecinecki Dom Kultury oraz Dom Dziennego Pobytu. W miarę rozbudowywania miejskiej sieci ciepłowniczej podłączani są nowi odbiorcy i likwidowane źródła niskiej emisji. Ja jeszcze raz oczywiście bardzo dziękuję. Myśmy aplikując w tej kategorii również zgłaszali takie przedsięwzięcie, które myślę miało poza termomodernizacją pewne znaczenie dla przyznania nam tej pierwszej nagrody, mianowicie porozumienie, które zostało w sprawach dotyczących między innymi poprawy jakości powietrza nad Szczecinkiem wynegocjowane z firmą Kronospan. To jest oczywiście trudny bardzo temat, ja mógłbym tutaj godzinami na ten temat mówić, ale to jest sukces nie tylko mój, to jest również sukces Wiosiu, to jest sukces tutaj pana posła Suchowiejko, który był również negocjatorem i to wszystko zakończyło się sukcesem i w ten sposób drobnymi kroczkami, że tak powiem postępując, poprawiamy jakość powietrza. Oczywiście ta termomodernizacja ma też olbrzymie znaczenie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za docenienie naszych starań. My jeszcze raz bardzo serdecznie gratulujemy, brawo proszę państwa. A o wręczenie kolejnej nagrody poproszę pana Marka Tałasiewicza, przewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Tym razem dowiemy się, kto został liderem w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Zachodniopomorskim liderem ekologii w kategorii gmin miejsko-wiejskich w zakresie ochrony powietrza zostaje gmina Tychowo. Brawo. A w okresie objętym konkursem gmina realizowała projekt pod nazwą Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego. Wykonano prace termomodernizacyjne dwóch obiektów, budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz przedszkola gminnego w Tychowie. Na terenie gminy pozostała tylko jedna osiedlowa kotłownia węglowa. Pozostałe zmodernizowano do spalania czystych paliw, głównie gazu. Wiele obiektów ogrzewanych jest energią ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem spalania biomasy, pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz ciepła odzyskanego w rekuperacji. Tylko tak jak w charakterze postscriptum chciałbym życzyć władzom, pani burmistrz, żeby ta kropelka nigdy nie wysychała, że jak się ją podniesie, to żeby zawsze pod spodem były zawsze świeże 100 tysięcy. Za każdym razem nowe. Drodzy państwo, bardzo dziękuję za to wyróżnienie, za tą nagrodę. Ta nagroda jest wysoka i bardzo się cieszę. Cenna jest tak dlatego, że ten konkurs jako jeden, no może z niewielu, jest konkursem, w którym uczestnicy nie płacą za uczestnictwo. No szanowni państwo, przychodzi wiele ofert udziału w konkursach, gdzie trzeba płacić właśnie za uczestnictwo, więc takie oferty u mnie lądują w koszu bądź w niszczarce. Natomiast ten konkurs jest właśnie takim, gdzie są uczciwe zasady konkurencji. Bardzo dziękuję, gratuluję wszystkim wyróżnionym, tym, którzy już otrzymali nagrody, tym, którzy jeszcze otrzymają. Natomiast całemu kolegium dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie, gratulujemy. Prosimy o przyjęcie kwiatów i pamiątkowego dyplomu.
I ostatnia nagroda w tej kategorii, a wręczy ją pani dyrektor Agnieszka Sobolewska, dyrektor biura w Szczecinie Funduszu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zapraszam pani dyrektor. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło uczestniczyć tutaj dzisiaj podczas gali akurat w roli osoby, która wręcza wyróżnienie. Gmina Rymań, lider w kategorii gmin wiejskich w zakresie ochrony powietrza. Zapraszam. Zapraszamy, gratulujemy, brawo proszę Państwa. Gmina Rymań. A w aplikacji konkursowej gmina wskazała na znaczne zwiększenie nakładów inwestycyjnych na działania sprzyjające ochronie powietrza. Z przełożonych danych wynika, że udział OZE w obiektach gminnych uległ zwiększeniu o 59%, a inwestycje termomodernizacyjne w latach 2009-2010 zwiększyły się o 67%. W okresie lat 2009-2010 gmina przeprowadziła termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła 17 budynków użyteczności publicznej, szkół, sal wiejskich, budynku urzędu gminy i punktu lekarskiego. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że jestem tutaj na tej scenie wśród właśnie wyróżnionych. Oczywiście gratuluję wszystkim do tej pory wyróżnionym, wszystkim liderom. W imieniu mieszkańców, w imieniu własnym chciałem podziękować Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska za wyróżnienie gminy Rymań, ale wiadomo, że w projekcie, w którym uczestniczyliśmy, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, to zasługa przede wszystkim tutaj siedzącego ministra Staszka Gawłowskiego, któremu bardzo dziękuję, jak i również to rzecze Pasenty, starostwo Szczecinę, które było również liderem tegoż projektu, także jest mi niezmiernie miło. Gmina Rymań przy budżecie 15-milionowym, ten projekt był wartości 11 milionów. Dziękuję bardzo. Ostatnia równie ważna kategoria konkursowa to przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej. W pierwszej kategorii poproszę o wręczenie nagrody pana Dawida Brzozowskiego, zastępcę prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Będzie to oczywiście lider w kategorii gmin miejskich. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło poinformować, iż liderem w kategorii gmin miejskich w zakresie edukacji ekologicznej oraz czek na 50 000 zł otrzymuje gmina Miasto Szczecin. A gmina Miasto Szczecin wskazała kilka inicjatyw podejmowanych w ramach edukacji ekologicznej. To m.in. stworzenie i działalność edukacyjnej pracowni przyrodniczej na Głębokim, a także stworzenie szczecińskiej sieci edukacji ekologicznej na rzecz środowiska. Opisano również działania w ramach EGOS, w tym ekopiknik nad jeziorem Szmaragdowym. Bardzo dziękuję w imieniu pana prezydenta, panu prezesowi Chrzanowskiemu i całemu funduszowi za fajną inicjatywę. Muszę przyznać, że te wszystkie działania, które podejmowaliśmy przed ogłoszeniem konkursu, także konkurs można powiedzieć, że był zwieńczeniem tego wszystkiego. Chciałbym podziękować bardzo serdecznie tym bezimiennym pracownikom z mojego wydziału, którzy się bardzo napracowali przy tych przedsięwzięciach. Myślę, że będzie to również i dla nich satysfakcja. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie, gorące brawa. A kolejny wygrany w tej grupie, lider gmin miejsko-wiejskich. Zaraz dowiemy się, kim on jest, a pomoże nam w tym pan Piotr Tomaszewicz, członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który również zasiadał w komisji konkursowej, a więc napracował się przy ocenie tych wniosków i teraz mam nadzieję nagrodzi jedną z gmin, która wypadła jego zdaniem i zdaniem całej komisji najlepiej. Witam Państwa serdecznie. Ja jako przedstawiciel Północnej Izby Gospodarczej, czyli reprezentuję tutaj przedsiębiorców. Proszę Państwa, gmina Trzebiak. Gmina wskazała w aplikacji cały szereg działań edukacyjnych prowadzonych zarówno przez gminę, jak i jednostki oświatowe jej podlegające. W działaniach z zakresu edukacji ekologicznej wskazano również na współpracę z organizacjami spoza gminy. Szanowni Państwo, w imieniu pana burmistrza Zdzisława Matusiewicza chciałem podziękować Wojewódzkiemu Funduszowi za przyznanie tej nagrody, za współpracę zarówno w tej dziedzinie i w szczególności dla naszej gminy, w innych jeszcze działach tej gospodarki.
Chciałbym podziękować panu ministrowi, pani senator za współpracę z naszą gminą, a w szczególności chciałem podziękować pracownikom urzędu, szkołom, które przyczyniły się do tego, do tej naszej nagrody i że dzisiaj gmina Trzebiatów jest wyróżniona. Także dziękuję bardzo. Dziękujemy również i bardzo serdecznie gratulujemy. Kolejna w tej kategorii, a więc w zakresie przedsięwzięć edukacji ekologicznej. I tutaj mamy lidera wśród gmin wiejskich. Poprosimy o wręczenie nagrody dyrektora Biura Koszalin, pana Władysława Husajko. Oczywiście dyrektor Biura Koszalin Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry państwu. Ja za chwilę wręczę 12. nagrodę w konkursie Zachodniopolski Lider Ekologii. Ja chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim gminom, które tyle wysiłku wkładają od 1990 roku w zakresie poszanowania ochrony środowiska. Tyle inwestycji, które zostało zrealizowane w ciągu ostatnich 22 lat. Nie wiem, czy na pewno w całym stuleciu, w całym XX wieku tyle nie zrealizowano. Za to chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Chciałbym serdecznie pogratulować liderom tegorocznej edycji Zachodniopomorski Lider Ekologii, życzyć dalszych sukcesów, a nagrodę w kategorii gmin wiejskich w zakresie edukacji ekologicznej otrzymuje gmina Przelewice. A gmina Przelewice opisała w aplikacji wiele działań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym m.in. działania szkoleniowe i badawcze prowadzone przez ogród dendrologiczny, ale opisała także prelekcje z pszczelarstwa oraz akcje sprzątania świata i konkurs na czystą posesję. Gratulujemy serdecznie. Szanowni państwo, gdy dowiedziałem się, że konkurs jest ogłoszony, poprosiłem swoich pracowników o to, czy mamy jakiekolwiek szanse. Bo my przecież robimy to z dnia na dzień, dbamy o ekologię, dbamy o to, żeby nasi mieszkańcy również mieli pewną wiedzę w zakresie ekologii. Powiedziano mi tak, no panie wójcie, trochę robimy. Z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim tym, co przyczynili się do tego sukcesu. Między innymi pracownikom ogrodu dendrologicznego w Przelewicach, nauczycielom, dyrektorom szkół z terenu gminy Przelewice, członkom gminnego koła pszczelarzy, a przede wszystkim pracownikom urzędu gminy. Dziękuję wam bardzo. Chcielibyśmy wyróżnić właśnie trzy gminy, które także charakteryzują się wielkim i ogromnym działaniem na rzecz ochrony środowiska. Dlatego o wręczenie tych trzech wyróżnień poproszę raz jeszcze pana prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Pierwsze wyróżnienie. Pierwsze wyróżnienie dla gminy Dobrzany. Poprosimy. A ja dodam, że gmina uzyskała bardzo dobre wyniki. W ramach konkursu zgłosiła projekty, które przyczyniły się do zwiększenia liczby osób objętych systemem kanalizacji. W aplikacji wskazano na dwie inwestycje polegające na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zrealizowanej w latach 2009-2010 w czterech budynkach wielorodzinnych w miejscowościach Dobrzany i Szacko. Bardzo dziękuję za to bardzo ważne wyróżnienie. Myślę, że będzie to wielkim impulsem do dalszego działania, żeby podjąć te trudne zadanie właśnie w zakresie kanalizacji i wodociągu. Bardzo dziękuję komisji za wyróżnienie i obiecuję, że będziemy dalej się starać, żeby jak najlepiej wypaść. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie i gratulujemy. Gmina Wiejska Kołobrzeg. Pana wójta zapraszamy. Gmina Wiejska Kołobrzeg za całokształt działalności w zakresie ochrony środowiska. Szanowni państwo, przypomnę kolegom, państwu, a młodszych poinformuję, że gmina Kołobrzeg to laureat poprzednich czterech edycji tego konkursu. Trzy razy razem pula nagród, jaka wpłynęła do gminy Kołobrzeg z wojewódzkiego funduszu, to okrągły milion. Chcę poinformować, że to dobrze spożytkowaliśmy. Podzieliliśmy to na nagrody dalej. Poinformuję, że zakupiliśmy samochód albo wspomogliśmy Państwowej Straży Pożarnej w jednej z ochotniczych. Miałem świadomość, że kiedyś gmina Kołobrzeg znudzi się.
Nie oznacza to jednak, że zaprzestaliśmy działań na rzecz środowiska, bowiem i władze gminy, i mieszkańcy gminy są ciągle świadomi, że sama natura nagradza nas hojnie za to, że o nią dbamy. Dziękuję bardzo za to wyróżnienie i życzę i gratuluję wszystkim laureatom tych wyróżnień. I miasto Czaplinek, choć gmina miasto Czaplinek, powinienem tak powiedzieć, zapraszam pana burmistrza. To wyróżnienie za osiągnięcia wprowadzonej edukacji ekologicznej. W okresie objętym konkursem gmina zrealizowała szereg projektów z zakresu edukacji ekologicznej, w tym wykonała 2 nowe ścieżki przyrodniczo-edukacyjne oraz zmodernizowała 4 ścieżki istniejące. Wydała kilka informatorów, przewodników po osobliwościach przyrodniczych. Zrealizowano też kilka akcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Gratulujemy! Dziękuję serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że nasza gmina może znaleźć się w tak zacnym towarzystwie. I z drugiej strony sam fakt zauważenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska naszej gminy mobilizuje nas do tego, abyśmy w kolejnej edycji również znaleźli się wśród laureatów. Także drżyjcie, laureaci. Proszę Państwa, wszystkie nagrody i wszystkie wyróżnienia zostały wręczone. Myślę, że czas podsumować kilkoma słowami. Panie ministrze, bardzo proszę. Ja organizatorom tego konkursu, kolejnej edycji, bardzo serdecznie gratuluję, bo to jest zawsze dobrze, jak są zauważani i nagradzani ci, którzy w sposób szczególny angażują się w projekty, które służą środowisku szeroko rozumianemu. I serdecznie również gratuluję wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym, bo z jednej strony warto statuetkę w odpowiednim miejscu w swoim urzędzie umieścić. W niektórych przypadkach oprócz statuetki jeszcze jest to trochę pieniędzy, a dzisiaj nikomu się nie przelewa, więc jestem przekonany, że każda złotówka, nawet prezydentowi w Kołobrzegu, te 100 tysięcy się przyda. Bardzo chciałem Państwu podziękować za udział w dzisiejszej uroczystości, w dzisiejszej gali. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu, szczególnie serdecznie gratuluję laureatom i zapraszam do udziału w konkursie za 2 lata. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. A teraz już serdecznie dziękujemy za udział w konkursie po raz kolejny, dziękujemy za udział w tej gali i zapraszamy Państwa na poczęstunek, na lunch i symboliczną lampkę szampana. Bardzo serdecznie dziękujemy i do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnym konkursie.